kobiety odgrywały niezwykle istotną rolę w działalności armii tkwiącej w konspiracji. Pracowały w służbach medycznych jako sanitariuszki, zajmowały się kolportażem. Pełniły funkcje łączniczek, pracowniczek wywiadu, różnych sekretariatów, sztabów. Kobiety brały udział także w akcji czynnej, w działaniach związanych z wielką dywersją, z wystąpieniami z bronią w ręku. Z drugiej strony mamy jednak do czynienia z postaciami, które z racji swoich wcześniejszych funkcji cywilnych, funkcji, jakie pełniły w okresie Armii Krajowej w organizacji, zajmowały pozycje kluczowe w nowych strukturach konspiracji antykomunistycznej. Wiele z nich po 1944 roku dalej uczestniczyło w podziemnej działalności niepodległościowej i ponosiły tego konsekwencje. Barbara Sadowska to osoba w pewnym sensie wyjątkowa. Została aresztowana 13 marca 1946 roku. W chwili aresztowania nie miała jeszcze 25 lat, a już była kapitanem Armii Krajowej, odznaczona Virtuti Militari. Los kobiet w więzieniach komunistycznych był ciężki, żeby nie powiedzieć tragiczny. Cela była pomalowana na kolor ciemny, okna były zaślepione, a w czasie dnia nie wolno było siedzieć, leżeć ani opierać się o ściany. Stefania Broniewska była w sposób okrutny wyzywana, męczona, torturowana. Natomiast przeszła to wszystko z niezwykłą godnością. Romualda Przybyłowska do końca życia była rozpracowywana przez bezpiekę, do końca życia poddawana była inwigilacji. Te więźniarki nie chciały wracać jakoś szczególnie do tych wspomnień. Tu kobiety doznawały olbrzymiego szoku, zderzenia się z nową, tak zwaną komunistyczną rzeczywistością. Udział polskich kobiet w pracy niepodległościowej miał bardzo długą tradycję sięgającą powstań narodowo-wyzwoleńczych w wieku XIX. Trudno się zatem dziwić, że w czasie II wojny światowej, w okresie, kiedy na terenach okupowanych przez Rosję sowiecką i nazistowskie Niemcy tworzyło się tyle struktur niepodległościowych, kobiety również masowo zaczęły angażować się w pracę konspiracyjną. Kobiety zaangażowane w działalność Armii Krajowej były przydzielane do bardzo różnych odcinków pracy. Przede wszystkim jako łączniczki, pracowały w łączności, pracowały w służbach medycznych jako sanitariuszki, zajmowały się kolportażem. W momencie, kiedy ruszyła już akcja własnych oddziałów partyzanckich, organizowały pomoc dla żołnierzy walczących w polu z bronią w ręku. Trudno też się dziwić, że w momencie, kiedy Armia Krajowa przestała być konspiracją o obliczu antyniemieckim i przeszła w sposób dosyć płynny w tą konspirację antykomunistyczną, również szeregi konspiracji antykomunistycznej zasiliły kobiety zaangażowane wcześniej w działalność niepodległościową. I mamy tutaj do czynienia z dwoma podstawowymi kategoriami. Z jednej strony były to bardzo młode osoby, które wcześniej działały czy to w pionie łączności, czy to w pionie sanitarnym, czy to w wywiadzie. Z drugiej strony mamy jednak do czynienia z postaciami, które z racji swoich wcześniejszych funkcji cywilnych i funkcji, jakie pełniły w okresie Armii Krajowej w organizacji, zajmowały pozycje kluczowe w tych nowych strukturach konspiracji antykomunistycznej. Kim były osoby, które przyczyniły się do włączenia kobiet w działalność Armii Krajowej? To między innymi Maria Witek, Grażyna Lipińska, Elżbieta Zawadzka, Wanda Gerc, Zofia Franio. Kobiety pokoleniowo starsze od swoich podkomendnych. Angażowały się w walkę o odzyskanie i obronę niepodległości II Rzeczypospolitej. Jedne z nich były peowiaczkami. Brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Prawie wszystkie uczestniczyły w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Kobiety spotykamy w najróżniejszych strukturach Armii Krajowej, także w oddziałach partyzanckich. Joanna Gadon-Lelewska, pseudonim Rusałka, która
działała w Armii Krajowej daleko na wschodzie, na ziemi nowogródzkiej. Ona dowodziła placówką numer 311, to była jedna z ważniejszych struktur w powiecie lidzkim. Jednocześnie stała na czele takiego dyspozycyjnego oddziału partyzanckiego, który prowadził działania z zakresu samoobrony przeciwko okupacyjnemu aparatowi sowieckiemu. Aresztowana po ciężkim śledztwie, została skazana na wieloletni więzienie w obozie koncentracyjnym w Łagrze, zmarła podczas transportu do Łagru. Kobiety pełniły odpowiedzialne funkcje w służbach łączności oraz wywiadu Armii Krajowej. Szefową łączności zagranicznej była Emilia Malessa, pseudonim Marcysia. Utrzymywała łączność z władzami wojskowymi i naczelnym wodzem w Londynie. Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo, kurierka, przerzucana do Berlina i Londynu. Po szkoleniu, które przeszła w Wielkiej Brytanii, została zrzucona ze spadochronem do kraju. Jest jedyną kobietą, którą zalicza się do grona cichociemnych. Z kolei taką postacią symboliczną dla pracy kobiet w wywiadzie Armii Krajowej może być Grażyna Lipińska, pseudonim Danuta. Pedagog, nauczycielka w jednej z grodzieńskich szkół średnich, brała udział w obronie tego miasta przed bolszewikami, aresztowana przez NKWD, przeżyła marsz śmierci z Mińska do Ichumenia. Pracowała następnie w wywiadzie ZWZ i AK. Pracowała w ekspozyturze wywiadu dalekiego zasięgu w Mińsku. Kobiety zaangażowane w działalność AK pełniły odpowiedzialne funkcje w strukturach konspiracji antykomunistycznej, Delegaturze Sił Zbrojnych i w zrzeszeniu WIN. Kierowały m.in. działalnością pionów wywiadowczych tych struktur. Stanisława Rachwał, pseudonim Zygmunt, więźniarka obozu Auschwitz-Birkenau. Po wojnie zaangażowana w wywiad Delegatury Sił Zbrojnych i brygad wywiadowczych zrzeszenia WIN. Zbudowała na terenie Krakowa prężnie działającą sieć wywiadowczą, pozyskując informatorów działających w najważniejszych instytucjach miasta. Podlegała kierownikowi kontrwywiadu brygad wywiadowczych WIN, Pawłowi Wieczorkowi, Wel-Lewandowskiemu, Wiktorowi. Została zaangażowana w organizację sieci wywiadowczej na Pomorzu i w Polsce Centralnej, w Warszawie i w Łodzi, a jednocześnie pełniła funkcję łączniczki ze strukturą w Krakowie. Halina Sosnowska, pseudonim Łuna, była odpowiedzialna za strukturę siatki wywiadu Stocznia, obszaru centralnego zrzeszenia WIN. Barbara Sadowska, zastępczyni szefa Pralni 2, koordynująca działalność ekspozytur wywiadowczych znajdujących się po sowieckiej stronie frontu, po wojnie kierowała strukturą wywiadowczą Liceum, działając na rzecz polskich władz wojskowych II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Halina Sosnowska z domu Żelichowska. Jest to osoba, która na różnych etapach swojego życia ciągle poszukiwała pewnych form zaangażowania społecznego. I ten rys charakteru będzie widoczny u niej w zasadzie do końca jej życia, mimo bardzo dramatycznych kolejn i historii. W latach 20. uwidoczniło się jej szczególne zainteresowanie pewnymi nowinkami technicznymi, a mianowicie została w połowie lat 20. współpracownikiem Polskiej Agencji Telegraficznej, a w roku 1930 ostatecznie związała swoje losy na około 10 lat z Polskim Radiem. Z całą pewnością można powiedzieć, że położyła podwaliny pod działalność edukacyjną Polskiego Radia. Była szczególnie mocno zainteresowana służebną rolą radia na rzecz wychowania młodzieży, ale również budowania i kształtowania postaw patriotycznych w tym społeczeństwie polskim zlepionym ze społeczności trzech zaborów. Podczas okupacji niemieckiej Halina Sosnowska włączyła się w działalność konspiracyjną ZWZ AK przez kontakty towarzyskie i więzy rodzinne. Na potrzeby komórki łączności szefa sztabu Komendy Głównej AK prowadziła przy ulicy Filtrowej 17 w Warszawie punkt alarmowy Jadłodajnie,
która stanowiła zasłonę dla jej działalności konspiracyjnej aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie zaskoczyło ją na Ochocie. Nie zdołała dołączyć do walczących oddziałów Armii Krajowej. Została ogarnięta przez niemieckie siły okupacyjne i wywieziona razem z mężem, inżynierem Sosnowskim, transportem do obozu w Pruszkowie, do Dulagu 121. W trakcie tego transportu udało się jej zbiec i ukryć na terenie Milanówka. Po aresztowaniu pierwszego prezesa obszaru centralnego Zrzeszenia WiN, Józefa Rybickiego, nowym dowódcą tej struktury konspiracji poakowskiej został Wincenty Kwieciński, pseudonim Lotny. I on, no, mając wcześniej kontakty z Hanną Sosnowską, zaproponował jej ni mniej ni więcej tylko objęcie stanowiska szefa Wydziału Informacyjno-Wywiadowczego w Komendzie Obszaru Centralnego Zrzeszenia. Ona tą funkcję przyjęła i począwszy od przełomu lutego-marca 1946 roku zaczęła pełnić niezwykle odpowiedzialną funkcję szefa wywiadu tej najsilniejszej struktury konspiracji antykomunistycznej w Polsce. Blisko współpracowała z drugą, no niezwykle ważną postacią kobiecą w strukturach Komendy Obszaru Centralnego, czyli Zofią Franio, która pełniła funkcję szefa Wydziału Ogólnego i odpowiadała w praktyce za organizację łączności Komendy Obszaru Centralnego ze strukturami terenowymi. W listopadzie 1946 roku Halina Sosnowska padła ofiarą działań operacyjnych Resortu Bezpieczeństwa, który na początku 1946 roku wprowadził do Komendy Obszaru Centralnego co najmniej jednego agenta. Był nim związany z Sosnowską rodzinnie Kazimierz Czarnocki. Aresztowana 19 listopada 1946 roku znalazła się w niezwykle dramatycznej sytuacji. Resort Bezpieczeństwa miał w zasadzie pełną wiedzę na temat działalności pionu informacyjno-wywiadowczego. Mimo to Sosnowska nie załamała się w czasie śledztwa i nie ujawniła żadnych istotnych dla Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego informacji. Taką postawę prezentowała ona przez rok trwającego śledztwa. Trudno się zatem dziwić, iż oskarżający w tym procesie prokurator generalny wojskowy Zarako Zarakowski zażądał dla niej kary śmierci. Jak pokazuje doniesienia jednej z agentek podesłanych Halinie Sosnowskiej do celi w areszcie śledczym przy ulicy Rakowieckiej, świadomość tego, iż prawdopodobnie dostanie karę śmierci, wcale nie powodowała u niej żadnego załamania. Halina Sosnowska panowała tak naprawdę nad przebiegiem tego śledztwa. Do końca zachowała bohaterską postawę, niczego nie ujawniła. W wyroku wydanym w końcu grudnia 1947 roku została skazana na karę dożywotniego więzienia. Mimo perspektywy spędzenia reszty życia w zamknięciu, zachowywała niezwykłą pogodę ducha. Wśród współwięźniarek prowadziła działalność edukacyjną. Była m.in. animatorką słynnego buntu w celi 42 na Rakowieckiej, w czasie którego osadzone domagały się od władz więzienia poszanowania praw humanitarnych. Sosnowską dziewięciokrotnie przenoszono między więzieniami na Rakowieckiej w Warszawie, w Fordonie i Inowrocławiu. 3 lata spędziła w najcięższym więzieniu kobiecym w Inowrocławiu, gdzie przez dłuższy czas przebywała w izolatce. Ostatecznie zwolniono ją w końcu 1956 roku, niewątpliwie z mocno nadszarpniętym zdrowiem. Nie tyle ją zwolniono, co otrzymała ona przerwę w wykonywaniu kary. To ułaskawienie przyszło dopiero po kilku kolejnych miesiącach. Nie dane jej było wrócić do zawodu, nie mogła znaleźć pracy, nie tylko w radio, ale w ogóle pracy odpowiadającej jej kwalifikacjom. Ostatecznie zmuszona była założyć chałupniczy
warsztat krawiecki, w której zresztą zatrudniła również inne współwięźniarki. Pewnym smutnym wnioskiem płynącym z jej fantastycznego życiorysu, znaczonego tak wielkim poświęceniem dla dobra Polski, jest fakt, iż w wolnej Polsce nie doczekała się żadnego pośmiertnego odznaczenia, mimo tak wielkich zasług oddanych Rzeczpospolitej. Barbara Sadowska to przykład bardzo młodej osoby pełniącej odpowiedzialne funkcje w strukturze konspiracji poakowskiej w Polsce. Działała w podziemiu od 1942 roku. Najpierw jako łączniczka w ZWZ, nieco później jako kurierka Biura Informacji i Propagandy. Przez przyszłego męża, Michała Sadowskiego, została wciągnięta do komórki wywiadu wschodniego oddziału 2 Komendy Głównej AK. W sierpniu 1944 roku, w wieku 23 lat, została zastępcą szefa ekipy Wschód Pralni 2 kapitana Henryka Żuka. Intensyfikacja działalności wywiadowczej Armii Krajowej wzrosła znacząco po odwróceniu sojuszu niemiecko-sowieckiego w 1941 roku, gdy koniecznością funkcjonowania polskiej konspiracji była lepsza orientacja sytuacji na zapleczu frontu wschodniego. W związku z tym były tworzone trwałe zespoły ludzi, których zadaniem było zbieranie i analiza informacji pozyskiwanych na wschodzie. W połowie lipca 1944 roku została wysłana ekipa Wschód na czele z kapitanem Henrykiem Żukiem. Sytuacja wojskowa związana z opuszczeniem Festung Rześć przez wojska niemieckie i ten walec pierwszego frontu białoruskiego przetaczał się na tym odcinku frontu. Nie udało się tej ekipie dotrzeć do miasta. Pozostała ona na lewym brzegu Bugu. Czyli porucznik Barbara Sadowska znalazła się w dość kłopotliwej sytuacji osobistej przede wszystkim w momencie, kiedy jej mąż Michał, z którym była razem w ekipie Wschód przy kapitanie Żuku, został zatrzymany przez Sowietów. Ona próbowała wydobyć męża z rąk wroga. Udało się jej przejść, co było dość zadaniem karkołomnym i trudnym w warunkach wojennych, Bug na przedpolu Brześcia. I tam została zatrzymana przez NKWD funkcjonariuszy. Sama Barbara przenosi się do... przedziera się, można powiedzieć, nielegalnie do Brześcia, rozwiązuje placówkę, zostaje aresztowana przez NKWD, została wtedy nierozpoznana, udawała analfabetkę, pana Bosaka, wieśniarkę miejscową. Na tyle dobrze grała, chociaż była piękną kobietą, ale udało się jej udać zagubioną wiejską dziewczynę, że Rosjanie ją wypuścili. Czyli nie została zdekonspirowana. Mąż z kolei, który był wysłany w kierunku wileńskim, aby tam nawiązać kontakt z ekspozyturą wywiadu, wpadł i przepadł faktycznie, aż wrócił do kraju kilka lat później, w 1948 roku. Sadowska awansowała w tej hierarchii, bo jakby przeskoczyła swego męża i innych oficerów, którzy też w międzyczasie wpadali w ręce sowieckie, i stała się najbliższym, najbardziej zaufanym współpracownikiem dowódcy ekipy Wschód, czyli kapitana Żuka. Sam Żuk, Sadowska, która później została jego zastępcą, budowali siatkę wywiadu na tych terenach zajmowanych przez Armię Sowiecką. Struktury wywiadowcze ZWZ-AK na zapleczu frontu wschodniego funkcjonowały już od połowy 1941 roku. Na początku założono siatkę szpiegowską o kryptonimie WW-72. Działała ona od lutego 1944 roku. Następnie powstała struktura wywiadu o nazwie Pralnia, obejmująca swoim działaniem szeroki obszar ziem wschodnich II Rzeczypospolitej z kluczowymi ośrodkami w Wilnie, Brześciu i we Lwowie. 15 lipca 1944 roku w ramach Pralni utworzono ekipę Wschód,
do działań wywiadowczych za kordonem, w sowieckiej strefie okupacyjnej. Utrata kontaktu z dotychczasowymi strukturami wywiadowczymi na wschodzie po ustabilizowaniu się frontu na linii Wisły wymusiła reorganizację pralni. Utworzono Pralnię 2, koordynującą działalność wywiadu po sowieckiej stronie frontu. Pralnia 2, dowodzona przez kapitana Henryka Żuka i Barbarę Sadowską, utrzymywała łączność z placówkami zlokalizowanymi w Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Brześciu, Wilnie i Mińsku Litewskim. Ta działalność została jeszcze bardziej sformalizowana. Przybrała nazwę ekspozytura Pralnia 2. Pralnia 2 zebrała pokaźny materiał o charakterze wywiadowczym, który stał się podstawą dalszej reorganizacji tejże struktury. Wiązało się to generalnie z postacią dowódcy delegatury sił zbrojnych, pułkownika Rzepeckiego, który miał inną filozofię polityczną względem instalowania władzy sowieckiej, komunistycznej w Polsce, niż większość swojego zaplecza wojskowego, czyli kadry dowódczej. Pułkownik Rzepecki nie był zwolennikiem oporu zbrojnego. Nie wierzył w sens walki, ale co za tym idzie, był skłonny jak najszybciej przekształcać te struktury wojskowe w opór polityczny. Pułkownik Rzepecki zdecydował się na rozwiązanie pralni 2, tego wywiadu cywilnego, i postanowił kontynuować jedynie ten wywiad wojskowy. Dowódcy pralni 2, kapitan Henryk Żuk i Barbara Sadowska, zostali zwolnieni z pełnionych funkcji. Jednak nie zdecydowali się na całkowite rozwiązanie podległych sobie komórek wywiadowczych, których działalność została zawieszona. W sierpniu 1945 roku wyjechali na zachód Europy. Udało im się dotrzeć do Regensburga w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Stamtąd przenieśli się do Ancony we Włoszech, do drugiego Korpusu Polskiego. Tam nawiązali kontakt z generałem Władysławem Andersem i oficerami wywiadu. Sadowskiej i Żukowi powierzono zadanie stworzenia w kraju siatki wywiadowczej podlegającej bezpośrednio dowództwu drugiego Korpusu. Struktura ta o kryptonimie Liceum przejęła placówki wywiadowcze Pralni 2, w tym działające za kordonem w Wilnie Spichlerz i Mińsku Litewskim Latarnie. W pierwszych dniach listopada 1945 roku kapitan Żuk wpada w ręce bezpieki podczas kontaktowania się w centrum Warszawy. Jest to moment niezwykle ważny dla dalszego funkcjonowania tejże ekspozytury, ponieważ od tej chwili jakby ciężar dalszego prowadzenia i organizowania ludzi spada na kobietę, Barbarę Sadowską. Żuk, kiedy zgłaszał się po instrukcję, przekazywał materiały do szefa oddziału wywiadowczego Brygady Świętokrzyskiej, został tam aresztowany 9 listopada 1945 roku. W tym czasie mniej więcej, kiedy nastąpiła wpadka winu, kiedy był Rzepecki i inni aresztowani. Trudno było oczekiwać, żeby Żuk tam został nierozpoznany, a jednak tak się stało. Przez to, że on nic nie mówi przez kilka miesięcy, Sadowskiej udało się dalej prowadzić działalność. I od tego momentu to Sadowska jest postacią pierwszoplanową i jest nią do końca, aż do aresztowań z 1946 roku. W międzyczasie trwała cała praca bezpieki, która chciała za wszelką cenę rozbić strukturę wywiadowczą, co w miarę upływu czasu doszło do skutku. W połowie marca 1946 roku dość przypadkowo szefowa ekspozytury wywiadowczej Liceum, bo taka nazwa pojawia się od dłuższego czasu, wpadła w ręce bezpieki podczas przekazywania pomocy, paczki dla osadzonego swego dawnego przełożonego Żuka. I od tego momentu zaczyna się intryga funkcjonariuszy MBP, którzy starają się wyzyskać jak najwięcej wiedzy, którą ma Sadowska, która jest w ich rękach. Decyduje się na coś, co zaciążyło na jej losie i wielu,
na podjęcie rozmów, ponieważ wywierane są na nią inteligentne naciski. Ona sama jest osobą inteligentną, co powoduje od pewnego momentu, że przyjmuje za dobrą monetę możliwość uratowania poprzez dekonspirację życia swoich podkomendnych, co obiecuje strona przeciwna. A trafia do aresztu na koszykowej machu ministerstwa, tam na dole były cele i tam siedziała. Później była przewożona na Mokotów i dłużej siedziała też na Rakowieckiej na Mokotowie. Przez pierwszy miesiąc przesłuchań Barbara Sadowska odmawiała składania zeznań. Po miesiącu nacisków ze strony bezpieki napisała do pułkownika Józefa Różańskiego list, w którym przyznała, że jest Robertem, szefem grupy wywiadowczej. W obawie przed aresztowaniami osób pozostających na wolności odmawiała składania zeznań, z wyjątkiem tych, które dotyczyły osób już aresztowanych lub zatrzymanych w sprawie liceum. Pisze do Różańskiego, że ona się czuje w pełni odpowiedzialna, że się godzi na to, żeby ją skazać na karę śmierci, ale domaga się uwolnienia tej jej współpracowników. Gwarantuje, że oni byli zaangażowani ideowo. Różański zaczął z nią dyskutować. Trzeba ujawnić tą działalność, tak jak były te ujawniania wcześniej, w związku ze sprawą Rzepeckiego. Tam wiele osób ujawniło i wyszło na wolność, albo nie było aresztowanych. To tak samo zrobimy to w tej sytuacji, w twojej sprawie, jeżeli ty to ujawnisz tą działalność i wtedy te osoby wyjdą na wolność. Podczas pertraktacji z władzami bezpieczeństwa na temat warunków ujawnienia grupy liceum, Sadowska zażądała widzenia z Henrykiem Żukiem jako swoim przełożonym. Śledczy przystali na to żądanie. W kwietniu 1946 roku zawarto umowę ujawnieniową, w której przewidywano, że wszyscy zdekonspirowani przez Sadowską i Żuka pracownicy pralni i liceum zostaną zwolnieni najpóźniej po procesie, a nikt z zatrzymanych członków siatki nie otrzyma kary śmierci. Po podpisaniu umowy dowódcy siatki wywiadowczej ujawnili strukturę i obsadę personalną pralni 2 i liceum. W miarę upływu czasu okazało się, że dane słowo oficera bezpieki nic nie znaczy, stąd Sadowska decyduje się na podejmowanie głodówek, które mają wstrząsnąć i doprowadzić do zresetowania tych rozmów i ustaleń, i przywrócenia sensu tych wstępnych ustaleń. Gdy się zorientowała, że te osoby miały wyjść, a nie wychodzą po złożeniu zeznań, nie mogła się z tym pogodzić, ona zrobiła głodówkę pierwszą. I o dziwo, te osoby, tutaj chodziło o Tadeusza Kwieka i Marię Kwiek, one rzeczywiście zostały zwolnione. One po prostu zostały zwolnione. Natomiast mówię tu o Różańskim, który prowadzi to całe, gdy zmienia swój stosunek, jest coraz ostrzejszy do Sadowskiej, że muszą się pokajać na procesie. Był to proces jak najbardziej pokazowy, mający obnażyć prawdę o polskim podziemiu. Miał zohydzić protektora, jak to propaganda ówczesna mówiła, komunistyczna, generała Andersa na Zachodzie, i pokazać też z drugiej strony miłosierdzie i wspaniałomyślność władzy ludowej, która za zdradę nie karze śmiercią. Sadowska zabierała głos, to był bardzo głośny proces, jako pierwsza. Wystąpiła ze swoim wystąpieniem i wzbudziła bardzo duże zdziwienie, zaskoczenie i ustawiła w pewnym sensie, można powiedzieć, ten cały proces. Wychodzi młoda dziewczyna, dla sprawozdania mówiąc, wygląda jak uczennica, 25-letnia, w takim mundurku, i w sposób spokojny prowadzi swoje racje. Zrobiła na wszystkich bardzo duże wrażenie. Ten kontrast między tym obrazem tego zdemoralizowanego, sprzedajnego szpiega, tym, kim ona była w rzeczywistości, czyli ideową, młodą dziewczyną z AK, on był na tyle duży, że nie udało się tutaj tej krytyki przeprowadzić ze strony władz. Odpowiedź władz komunistycznych była zdecydowana.
jeden z głównych ideologów stalinizmu, Roman Werfel, redaktor naczelny Głosu Ludu, na łamach tej gazety domagał się surowych wyroków za działalność wywiadowczą grupy Liceum. Sadowską skazano na 9 lat więzienia. Wyrok 13 lat otrzymał Stanisław Karolkiewicz, kierujący w ramach Liceum komórką kontrwywiadowczą Cyrk, która prowadziła działalność wewnątrz resortów bezpieczeństwa i obrony narodowej. Inne osoby miały wyroki od 5 do 8 lat pozbawienia wolności. Oni się nigdy nie wycofali wobec Sadowskiej z tego porozumienia, tylko im mówili, wiecie, tu źle poszedł ten wyrok, ta sprawa. No sąd no, nie może nic zrobić, ale poczekajmy, ma być amnestia. Ma być amnestia, te osoby będą zwolnione, to co obiecaliśmy. No ale Sadowska czeka miesiąc dwa, nie ma amnestii. No, była przekonana, że ta umowa nie jest realizowana, że te osoby nie powinny być w więzieniu. No i jak się okazało, że nic z tą amnestią i z tym aktem łaski ona nie uzyskała, to ona wtedy podjęła kolejną głodówkę. Po to, żeby nie być szybko dokarmiana, ona wprowadziła taki sposób głodówki, że ukrywała tą głodówkę. I dopiero piąty, szósty dzień ona ujawniała. Z tym, że jej głodówka polegała tak, że nic nie jadła i żadnych płynów nie przyjmowała. Ona była bardzo rozgorączkowana, miała gorączkę i buchało od niej acetonem, czyli ona już była na granicy życia i śmierci. W trakcie pobytu w więzieniu Barbara Sadowska pięciokrotnie podejmowała głodówki protestacyjne, w których domagała się uwolnienia podkomendnych z grupy Liceum. Ich efektem było uwolnienie przez władze komunistyczne Tadeusza i Marii Kwieków oraz Wacława i Wiktorii Waszczuków. Niektórym więźniom udzielono przerw w wykonywaniu kary. W 1948 roku z łagru w Archangielsku powrócił mąż Sadowskiej i przez 5 lat odwiedzał ją w więzieniu w Fordonie. Jednocześnie czynił starania o jej uwolnienie. Sadowska wyszła na wolność pod koniec października 1953 roku po 8 latach więzienia. No jest taki też list do męża, mówi: Michale, my jesteśmy 10 lat po ślubie, bo to było już w 54 roku w styczniu, mówię, a w zasadzie ze sobą byliśmy tylko kilka miesięcy. Romualda Przybyłowska, pseudonim Amerykanka, to Polka, a jednocześnie obywatelka Stanów Zjednoczonych. W czasie wojny zaangażowana w działalność wywiadu Armii Krajowej w ziemi dobrzyńskiej. Wraz z mężem Janem Przybyłowskim, Onufrym, prowadzili działalność wywiadowczą, a po zajęciu terenów Rzeczypospolitej przez Armię Sowiecką zaangażowali się w organizację 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. 26 września 1948 roku Jan Przybyłowski został aresztowany w Warszawie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Romualda nie wiedziała o tym, że on wpadł w kocioł. Poszła sprawdzić, co się stało z mężem, który nie wrócił do domu. Niestety też wpadła. Przewieziona tutaj na Mokotów. Tutaj była przesłuchiwana, tutaj była torturowana. I tutaj, co ciekawe, urodziła swoje dziecko. Urodziła Jana Przybyłowskiego, syna Onufrego. Urodziła je w budynku obok, w budynku szpitala, na specjalnym pawilonie, który był przeznaczony, w specjalnym oddziale, który był przeznaczony dla kobiet, które trafiały tutaj w ciąży i tutaj rodziły dzieci. Przebywała razem z synem na terenie Rakowieckiej 2 lata. Po 2 latach została zwolniona, wróciła do domu, wróciła do swoich dzieci. Stefania Broniewska z domu Gerlicz była żoną generała Zygmunta Broniewskiego, przedostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych. Broniewscy posiadali majątek w Garbowie na Lubelszczyźnie.
podobnie jak mąż, Stefania była zaangażowana w konspirację narodową. Związek Jaszczurczy i NSZ. Jako komendant Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych, Zygmunt Broniewski był w ciągłych rozjazdach. Broniewska zajmowała się majątkiem. Prowadziła też punkt kontaktowy narodowej konspiracji na Lubelszczyźnie. W styczniu 1944 roku na dwór w Garbowie napadła banda rzekomych partyzantów sowieckich, Armii Ludowej i ona wespół zaledwie z trzema osobami, które wówczas były we dworze, potrafiła ten atak odeprzeć. Kilkudziesięciu bandziorów, obdartusów, nie potrafili sobie poradzić. Ona rozstawiła strzelby myśliwskie we wszystkich oknach, biegała od okna do okna, strzelała do nich po prostu. Oni myśleli, że jest załoga kilkudziesięcioosobowa i ponieśli klęskę. Jeden zginął, drugi ciężko ranny, wkrótce prawdopodobnie zmarł. Banda odstąpiła, ale ona później za to po wojnie została potraktowana w sposób straszny. Po wkroczeniu Armii Czerwonej Stefania Broniewska udała się do Warszawy. W czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką. Po upadku powstania uciekła z niemieckiego transportu i ponownie zasiliła szeregi konspiracji. Jej mężowi udało się przedostać przez Węgry na zachód. Ona sama, jako kurierka, zdołała wydostać z kraju i przetrzeć szlak nielegalnej podróży męża. Kolejna próba była już nieudana. W listopadzie 1945 roku została aresztowana przez funkcjonariuszy UB w Katowicach podczas próby przekraczania granicy. Została poddana okrutnemu śledztwu w więzieniu na Mokotowie. Skazana w 1946 roku po raz pierwszy, skazana na 8 lat więzienia, ale dosłownie za nic. No, tak naprawdę nie można jej było nic zarzucić. Nie zrobiła nic ani złego, nawet w tym świetle prawa komunistycznego. Została poddana śledztwu odpowiedniego do jej stanu. Była w sposób okrutny wyzywana, męczona, torturowana. Natomiast przeszła to wszystko z niezwykłą godnością. Ubek, który ją dręczył, który ją wyzywał, który ją poniżał, usłyszał z jej ust: nie jesteś chamie w stanie zniszczyć mnie i mnie pokonać. Nie jesteś godzien, abym z tobą rozmawiała. Na pytania o przeszłość, o konspirację odpowiadała z godnością. Nazywam się Stefania Broniewska, miałam pseudonim Kowalska albo Bogucka i nic więcej nie mam ci do powiedzenia. Ten Ubek próbował ją dręczyć, ale tak naprawdę to ona go w śledztwie zadręczyła. On tego nie wytrzymał. Złożył raport, że ja ją chcę tu badać, chcę ją przesłuchiwać, a ona mnie poniża, mnie, człowieka takiego stanu. Ja sobie z tym nie daję rady i poprosił w raporcie o zwolnienie ze służby. Był to heroizm. Wtedy za takie coś można było zapłacić życiem albo od razu, albo w niedalekiej przyszłości. W czasie śledztwa Stefania Broniewska nie ujawniła żadnych informacji. Jej sprawa została włączona do głośnego procesu pokazowego działaczy ruchu narodowego Michał Pobocha i towarzysze. W trakcie procesu oskarżono ją m.in. o morderstwo żołnierzy partyzantki sowieckiej, tych, którzy dokonali napadu rabunkowego na dwór w Garbowie. Została skazana na 8 lat więzienia. Mimo amnestii z 1947 roku, skracającej jej wyrok do 4 lat, w 1949 roku kolejny raz skazano ją na karę 10 lat więzienia. Przez kilka lat Broniewską przetrzymywano w izolatce więziennej jako ciężko i nieuleczalnie chorą na rozpadową gruźlicę. W marcu 1955 roku zwolniono ją warunkowo z więzienia w Inowrocławiu. Bardzo specyficzny był jej proces sądowy. Gdy komuniści zwracali jej uwagę, że ona nie tak się odnosi, nie tak się zachowuje, jeden z tych sędziów powiedział: niech oskarżona szanuje mundur polski, a ona z godnością wzięła za rękaw jednego z tych konwojentów, który ją tam trzymał z boku, trzymając to w palcach, powiedziała: czy tę bolszewicką szmatę miałabym uważać za mundur polski? To był akt heroiczny, akt szczególnej odwagi. I taka była do samego końca, w śledztwie i później w więzieniu. Pracowała później po wyjściu z więzienia fizycznie, nie jest zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, możliwościami. Pracowała bardzo ciężko. W 1966 roku na skutek tej nieleczonej przez tyle lat gruźlicy zmarła bardzo przedwcześnie. Na zdjęciach jest to wrak człowieka. Na zdjęciach sprzed więzienia, tak jak wspomniałem, piękna polska kobieta z ziemiańskiej rodziny. Dzisiaj jest to kobieta nie tylko wyklęta,
nie tylko niezłomna, ale przede wszystkim kobieta niezwykła. Los kobiet w więzieniach komunistycznych był ciężki, żeby nie powiedzieć tragiczny. Właściwie nad każdym więzieniem komunistycznym powinien być napis jak nad piekłem Dantego. Ty, który tu wchodzisz, żegnaj się z nadzieją. Kobieta w tradycji polskiej, w polskiej, nie PRL-owskiej, była szanowana. Cieszyła się szacunkiem. Każdy, kto podnosił rękę na kobietę, był poddawany ostracyzmowi społecznemu i towarzyskiemu. Tu ludzie, którzy decydowali w czasie śledztwa, jak i później o życiu kobiet, o ich zdrowiu, nie mieli takich zahamowań. Przypadki bicia, pastwienia się psychicznego, fizycznego, w tym także gwałtów, były niestety normą. Tu patologia w stosunku do kobiet stawała się normą. Wspomnienia więzionej na Rakowieckiej Marii Chatowskiej, pseudonim Baba, żołnierza ZWZ, AK i WIN. Zabrali mnie na śledztwo. Zostałam wprowadzona do gabinetu pułkownika Józefa Różańskiego. Zobaczyłam tam 8 mężczyzn w mundurach oficerskich i 2, których nie znałam, w cywilnych ubraniach. Różański kopnął mnie tak silnie, że się przewróciłam razem z krzesłem. Kopał mnie w brzuch i bił w głowę. Wtedy już po każdym kopnięciu mdlałam, ale prędko cucili, lejąc wodę na twarz. Gdzieś po godzinie bicia usłyszałam, jak Humer powiedział: teraz w nerki, więcej bić. Bił i liczył, a po 150 uderzeniach znowu powiedział: jeszcze 150, ale zmieńcie mnie, bo się zmęczyłem. Ci dwaj w cywilnych ubraniach, którzy nic nie mówili i nie bili, wyszli z gabinetu i wywołali Różańskiego. Po chwili Różański wrócił i kazał przestać bić. Później okazało się, że ci dwaj to byli ruscy pułkownicy, instruktorzy. Mieli dobre oko, więc wiedzieli, że ja już kończę życie. Wzięli mnie pod ręce, wyciągnęli do jakiegoś innego gabinetu, gdzie rzucili na podłogę i wezwali lekarza. Lekarz po zbadaniu powiedział, że nie ma dla mnie ratunku, bo to już agonia. Kobiety tu w więzieniu też rodziły dzieci. I to był tak, że było wykorzystywane jako narzędzie tortur. Często w trakcie śledztwa szantażowano, i tu będzie cytat, że tego bękarta się zabije, że odda się do sierocińca albo do adopcji. Warunki panujące w celach. W celach, które pierwotnie tu były przeznaczone dla 2, góra 3 więźniów, tam przebywało po 8, a nawet 10 osób. Przy czym 2-3 silniki w celi. Dla kogo? Dla najbardziej skatowanych po śledztwie. Żadnych warunków rozwiniętej higieny. Gdzie się myto? W sedesie. Proszę Państwa, tu ludzie dosłownie w biblijnych, egipskich ciemnościach siedzieli po kilka dni. W fekaliach, w towarzystwie biegających między nogami szczurów, wśród jęków katowanych ludzi. Tak samo jak byli bici mężczyźni, tak samo były bite kobiety. Tu także przebywali i jedni, i drudzy. Ludzi zamykano za ścianą, która została wyburzona około 30 lat temu. Natomiast obok mamy karcer mokry, tam, gdzie ludzie stali w wodzie po kolana. Te kobiety dzieliły losy swoich towarzyszy broni z Armii Krajowej, swoich kolegów płci męskiej. Wiele z nich po 1944 roku dalej uczestniczyło w podziemnej działalności niepodległościowej i ponosiły tego konsekwencje. Zofię Franio, kierującą łącznością i kolportażem w Zarządzie Obszaru Centralnego Zrzeszenia WIN, aresztowano i skazano na 12 lat więzienia. Wolność uzyskała dopiero w 1956 roku. Drugą osobę z Zarządu Obszaru Centralnego WIN, Halinę Sosnowską, również aresztowano i poddano ciężkiemu śledztwu. Represji nie uniknęła też szefowa Wojskowej Służby Kobiet, Maria Witek, inwigilowana przez służby wiosną 1949 roku. Została zatrzymana przez funkcjonariuszy Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. Po 4-miesięcznym śledztwie na Rakowieckiej została zwolniona i usunięta z wojska. Stanisławę Rachwał, zaangażowaną w działalność brygad wywiadowczych WIN, aresztowano i poddano ciężkiemu śledztwu.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie skazana na karę dożywotniego więzienia, a po uchyleniu wyroku WSR przez Naczelny Sąd Wojskowy została skazana na karę śmierci 30 grudnia 1947 roku. Ułaskawiona w 1948 roku przez Bolesława Bieruta, otrzymała karę dożywotniego więzienia. Wyszła na wolność objęta amnestią w 1956 roku. Grażyna Lipińska, organizatorka wywiadu dalekiego zasięgu oddziału 2 Komendy Głównej ZWZ AK. Za swoją pracę była więziona między innymi w więzieniu na Łubiance w Moskwie i skazana przez sowiecki sąd wojskowy na 25 lat łagrów. Do kraju wróciła w 1956 roku. Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo. W 1951 roku aresztowana przez UB. Po ciężkim śledztwie na Rakowieckiej została skazana na 5 lat więzienia, a po uchyleniu wyroku ponownie skazana na 7 lat pozbawienia wolności. Emilia Malessa, która w 1945 roku brała udział w pracach delegatury sił zbrojnych, podziemnej delegatury sił zbrojnych, oszukana przez rozmówców z Urzędu Bezpieczeństwa w takiej prowokacyjnej operacji ujawniania żołnierzy AK, właśnie oszukana, miała gwarancję, że ci ludzie będą mieli bezpieczeństwo osobiste i ta obietnica nie została dotrzymana, nie mogąc jakby znieść tej strasznej sytuacji, no, zginęła tragicznie, zginęła śmiercią samobójczą. Inne kobiety, no cóż, podzieliły też typowe losy swoich towarzyszy broni. Wanda Gertz, pseudonim Lena, wyszła wraz z towarzyszami broni z Powstania Warszawskiego i znalazła się na emigracyjnej Tułaczce. W podobnej sytuacji była Maria Lory-Śmirecka z patriotycznej rodziny. Mimo tych strasznych przejść, mimo tego strasznego rozczarowania, jakim było to, że ta ich działalność niepodległościowa, to poświęcenie nie zostało gdyby docenione, że było sponiewierane, represjonowane, więzione, to te, które wyszły z tego cało, no, nadal odgrywały ważną rolę w życiu środowisk kombatanckich. Właśnie też miałem wrażenie, że te więźniarki nie chciały wracać jakoś szczególnie do tych wspomnień. To był czas taki tak traumatyczny i tak upokarzający, że to był dla wielu osób zamknięty rozdział. Tak tutaj wyglądał ten czas. Straszny czas.